W drodze do zdrowia to przystępny informator zdrowotny dla każdego pacjenta. W drodze do zdrowia. W Radiu Via pomagamy na zdrowotnym zakręcie. Światowa Organizacja Zdrowia uznała burnout, czyli po polsku wypalenie zawodowe, za oficjalną diagnozę medyczną. Czy teraz będziemy mogli iść na zwolnienie z powodu wypalenia zawodowego? Jacek Kloc, dzień dobry, zaczynamy audycję W drodze do zdrowia. W drodze do zdrowia. Pomagamy na zdrowotnym zakręcie. Moim i Państwa gościem jest Adrian Szafrański, psycholog biznesu i psychoterapeuta. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Zacznijmy w ogóle od tego, co to oznacza, że WHO uznała jakiś zestaw objawów za diagnozę, prawowitą diagnozę medyczną. Co to zmienia dla pacjentów i dla lekarzy? Myślę, że zmienia bardzo dużo. Specjaliści, którzy tworzą pewne wytyczne, w końcu zauważyli, że wypalenie zawodowe, ogólnie pojęcie stresu, jest tak aktualne w życiu współczesnych ludzi, że postanowili uznać to za syndrom zawodowy, a już tylko krok od uznania tego za oddzielną chorobę. To dla takiego przeciętnego pracownika zmienia bardzo wiele, dlatego że współcześnie, gdyby przyszedł i poskarżył się, że jest wypalony zawodowo, to ktoś mógłby uznać, weź się do roboty i nam tutaj nie mów głupot, prawda? Czyli jeśli ktoś jest uznany za chorobę, już jest traktowany bardziej poważnie i mam nadzieję, że nie usłyszymy tego typu tekstów, gdy powiemy, słuchaj, jestem wypalony zawodowo, muszę sobie wziąć 2 dni przerwy. Myślę, że to będzie duża korzyść dla pracowników. Ale WHO nie uznało jeszcze wypalenia zawodowego za chorobę. To jest jeszcze przed nami. Tak, to jest przed nami, ale to jest pierwszy krok. Jeśli WHO uznało wypalenie zawodowe za syndrom zawodowy, są to pierwsze przymiarki do tego, żeby uznać wypalenie zawodowe za chorobę. Wówczas, wydaje mi się, że to będzie 2022, gdy będzie nowelizacja ICD-10, czyli takiego spisu klasyfikacji wszystkich zaburzeń psychicznych, wtedy myślę, że będzie można iść na zwolnienie lekarskie na zasadzie L4. Pojęcie, które funkcjonowało nieco w takiej popularnej psychologii, chociaż może nie do końca, już jest powoli jakby dostrzeżone. Jego waga jakby wypalenia zawodowego dla zdrowia jest już dostrzeżona. Nie jest jeszcze uznane za chorobę, aczkolwiek wypalenie zawodowe tak czy siak już teraz funkcjonuje, prowadzi do nerwicy, oczywiście prowadzi do chorób. Coraz częściej ludzie biorą zwolnienia z tego powodu, jednak inaczej to jest nazywane. Współczesny świat się tak szybko zmienia, w związku z tym jakby środowisko, w którym funkcjonujemy i nasz stan psychiczny tak szybko się zmieniają, że trzeba aktualizować jakby klasyfikację, w której mówimy, co jest właśnie chore lub nie, i to jest właśnie pierwszy krok do uznania tego za oddzielną chorobę, a to już będzie bardzo duża zmiana dla psychologów, psychoterapeutów, psychiatrów, a przede wszystkim dla pracownika. O wypaleniu zawodowym mówi się od wielu lat i to tak naprawdę fraza, z którą jakby zdążyliśmy się oswoić. Dokładnie. Czy w swojej praktyce spotyka się pan z pacjentami, u których praca wywołuje takie stany, które można nazwać chorobowymi? Bardzo często spotykam się z osobami, dla których stres zawodowy jest głównym problemem i który oczywiście przy dłuższym oddziaływaniu może przerodzić się w problem, który właśnie już możemy nazwać chorobą, czyli nerwicą czy depresją. Także w gabinetach psychoterapeutycznych współczesnych myślę, że to jest standard. Aktualnie życie zawodowe generuje u nas bardzo duży stres, aby nie powiedzieć ogromny, z czym wiążą się później konsekwencje jakby zdrowotne. Co sprawia, że czujemy się wypaleni zawodowo? Ilość stresu, jaką przyjmujemy w pracy, bardzo często wykracza poza nasze możliwości psychofizyczne. Współcześnie biznes jest jakby bardzo szybki, wymogi od przeciętnego pracownika, i to jest bardzo ciekawe, nieważne na jakim stanowisku, od pracodawcy te wymogi są bardzo duże. Często nie jesteśmy w stanie im sprostać. Co ciekawe, najszybciej wypalamy się w zawodach, w których musimy zarządzać jakby emocjami. Na przykład do zawodu psychoterapeuty przypisany jest uśmiech, jakby emanowanie pozytywnymi emocjami, natomiast negatywne należy gdzieś tam stłumić lub nie okazywać, co okazuje się, że nie jest do końca zdrowe jakby dla naszego życia psychicznego. Emocje tutaj są bardzo ważne, to na pewno, ale wydaje mi się, że dużym problemem jest też na przykład traktowanie pracownika jako cyferek w słupku i jakby statystyki. Tak. Dzieje się tak w wielu dużych korporacjach, nie tylko zagranicznych, także polskich. Czy taki pracownik, który dla pracodawcy jest słupkiem, ma większe szanse na to, że wypali się zawodowo? Oczywiście, to zostało zauważone już dawno za granicą. Pracodawcy, mam nadzieję, że powoli zrozumieli, że lepiej jest nie wymęczyć
pracownika w krótkim okresie czasu, dać mu odpocząć, zostawić człowieka wykwalifikowanego w swojej firmie i dzięki temu nie ponosić też kosztów również finansowych, bo niestety biznes to jest biznes. Głównie każdy patrzy niestety gdzieś tam na zarobek. Jeśli prowadzi własną działalność, kogoś zatrudnia, to jak gdyby chce najwięcej jakby zarobić na tym człowieku, aczkolwiek to nie jest jakby dobre podejście, bo można kogoś szybko wypalić. Więc teraz jest powoli wprowadzana zasada work-life balance, która ma jakby na celu wprowadzenie takiego tempa życia, które możemy, że tak powiem, znieść, czyli nauka też odpoczynku, po to, aby pracownik mógł sobie odpocząć, później wrócić ze swoimi pełnymi kwalifikacjami, też tymi twardymi, czyli ze swoją wiedzą, ale jednocześnie zregenerowany psychologicznie. Dzisiaj rozmawiamy, drodzy Państwo, o wypaleniu zawodowym, które zostało uznane przez Światową Organizację Zdrowia za oficjalną diagnozę medyczną, jeszcze nie chorobę. Z tym tematem wracamy po krótkiej przerwie. W drodze do zdrowia w Radiu Via pomagamy na zdrowotnym zakręcie. W drodze do zdrowia pomagamy na zdrowotnym zakręcie. Jacek Kloc, wracamy z audycją W drodze do zdrowia. Przypominam, że rozmawiamy dzisiaj o wypaleniu zawodowym, które zostało uznane przez Światową Organizację Zdrowia za oficjalną diagnozę medyczną. A moimi Państwa gościem jest Adrian Szafrański, psycholog biznesu i psychoterapeuta. Witam ponownie. Witam Państwa. Teraz porozmawiajmy o objawach wypalenia zawodowego. Światowa Organizacja Zdrowia wskazała kilka objawów. Jak to teraz wygląda? Myślę, że bardzo podobnie jak to wyglądało wcześniej, czyli można podzielić na takie trzy obszary, czyli taki emocjonalny, związany z tym, że czuję, że nie mam motywacji, energii, siły do podjęcia pracy, co później może się też przełożyć na takie objawy, powiedzmy, depresyjne. Drugi element to jest jakby relacyjny, czyli depersonalizuję, dehumanizuję po części swojego klienta, pacjenta, a przede wszystkim pracownika, czyli jakby podchodzę cynicznie do ludzi, widzę w nich jakby cyferki, widzę w nich, powiedzmy, jakby zysk, nie licząc się z tym, jakie mają jakby koszty psychiczne podjęcia pracy, lub jeśli to jest mój klient czy pacjent, to podchodzę do niego zbyt jakby tabelkowo, a za mało emocjonalnie, czyli tej empatii jest zbyt mało, gdzie też trzeba uważać, żeby jej nie było zbyt dużo, ale to już jest inny troszkę temat. Czyli pracownik w relacjach z innymi ludźmi, załóżmy, że jest to sprzedawca w sklepie, przestaje traktować innych ludzi jako ludzi, tylko zaczyna traktować ich jako elementy jego pracy. Dokładnie, załóżmy. Jako elementy, jako przypadki, jako liczby, prawda? Czyli nie widzi w człowieku człowieka, o, można tak powiedzieć. Jaki jest kolejny objaw wskazywany przez WHO? Kolejnym jak gdyby etapem jest właśnie zmniejszona wydajność zawodowa, która łączy się też z tym, że coraz mniej jestem zadowolony ze swoich efektów pracy, co oczywiście może być takim postrzeganiem subiektywnym. Mam poczucie bezsensu własnej pracy, czyli że nikomu nie pomagam, to co robię nie ma większego znaczenia, to tylko przynosi mi zysk finansowy i to już jest właśnie jeden z takich objawów koronnych wypalenia zawodowego, czyli nie czuję się potrzebny, nie czuję, że robię coś dobrego dla innych. No właśnie, a jak się czuje osoba, która ma wypalenie zawodowe, bo jednak nie możemy tak z dnia na dzień zrezygnować z pracy. Mm. Wyobrażam sobie, że osoba, która zmaga się z tego typu problemem, tkwi w nim długo. Można być wypalonym zawodowo lata i o tym po części nie wiedzieć, dopóki nie dojdzie do skrajnej sytuacji, na przykład, nie wiem, ktoś może wybuchnąć na dzieci bez powodu lub weekendy spędzać po prostu w łóżku i zmuszać się do pójścia do pracy tylko dlatego, żeby zarobić. Objawia się to właśnie na wielu jakby płaszczyznach, czyli nie mam energii do pracy, tudzież do życia. Uważam, że moja praca jest bezsensowna i przestaję mieć, to właśnie to jest też ważne, przestaję mieć zasoby do tego, żeby w człowieku widzieć człowieka, czyli jeśli jestem, nie mam jakby pozytywnej energii, to zaczynam do innych podchodzić bardzo cynicznie. Nie mam energii do tego, żeby empatyzować. O właśnie. Czy zmiana pracy dla osoby wypalonej zawodowo to jest takie ultimatywne, najważniejsze rozwiązanie, najłatwiejsze rozwiązanie, czy to wcale nie rozwiązuje problemu? Trzeba przeanalizować, co konkretnie mnie wypala w danej pracy, bo być może będą to obciążenia, które tak czy siak znajdę, gdy zmienię tą pracę, prawda? Czyli może być tak, że nie obciąża nas miejsce pracy czy pracodawca, tylko na przykład charakter naszej pracy. Gdy obciąża mnie charakter mojej pracy, wtedy warto pomyśleć nad zmianą jej. Ale bardzo często jest tak, że obciąża nas to, z czym spotkamy się też w innych miejscach pracy, czyli presja czasu, nacisk na wyniki lub trudne relacje z szefem. Rzadko zdarza się ktoś, kto jest obdarzony taką zdolnością przywódczą i przychodzi mu to łatwo. Wówczas taką osobę jak gdyby
prędzej się posłuchamy. Często te relacje z szefem nie są do końca takie, jak powinny być, aczkolwiek muszę jakby słuchać jego poleceń, więc lepiej jest popracować nad tym, co mogę zrobić, żeby poprawić relacje z moim szefem i pomyśleć nad tym, że jeśli to są problemy, że tak powiem, może troszkę brzydko standardowe, jeśli chodzi o pracę, to lepiej zostać. Jeśli męczy mnie to, co robię i czuję, że się do tego nie nadaje i nie mam wyników takich, które by mnie satysfakcjonowały, wtedy warto pomyśleć nad zmianą pracy. Aczkolwiek trzeba to bardzo skrupulatnie przemyśleć, bo bardzo często jest tak, że ludzie zmieniają pracę, a stara historia wraca, czyli po roku, dwóch znowu czują się tak samo, ponieważ nie pracowali nad tymi elementami, nad którymi powinni. O tak. A co z relacjami z kolegami, z szefem w pracy? Czy te relacje też mogą wywołać u nas objawy wypalenia zawodowego? Czy ten problem tkwi w nas? Bo to jest pytanie tak naprawdę. Kolejny jakby wachlarz rozwiązań bardzo szeroki. Też zależy, o kim rozmawiamy, w jakim miejscu pracy, bo należy odróżnić brak umiejętności takich miękkich, społecznych od toksycznego miejsca pracy. Czyli w pierwszym przypadku jest problem w osobie, w drugiej jest problem jakby w grupie. Łatwiej by mi było jakby to ocenić, jeśli bym diagnozował daną osobę, dany przypadek. Ciężej jest powiedzieć ogólnie. Na pewno dobre relacje ze współpracownikami wpływają na to, że się nie wypalamy, pomagają nam w pracy. Łatwiej nam wstać, wyjść z wizją taką, że spotkam ludzi, którzy są do mnie przyjaźnie nastawieni. To na pewno jest bardzo istotne. I tutaj, drodzy Państwo, stawiamy przecinek w audycji W Drodze do Zdrowia. Wracamy po krótkiej przerwie, po której będziemy kontynuowali wątek wypalenia zawodowego. Tym razem powiemy o tym, co możemy zrobić, kiedy wypalenie zawodowe staje się naszym problemem. Do usłyszenia. W drodze do zdrowia. W Radiu Via pomagamy na zdrowotnym zakręcie. W drodze do zdrowia. Pomagamy na zdrowotnym zakręcie. Jacek Kloc, wracamy z audycją W Drodze do Zdrowia. Przypominam, że moim i Państwa gościem jest Adrian Szafrański, psycholog biznesu i psychoterapeuta. Witam w trzeciej, ostatniej części audycji. Dzień dobry. W Japonii, z tego co zdążyłem wyczytać, przygotowując się do tej audycji, nie mówi się o wypaleniu zawodowym, ale występuje tam tak zwane karoshi, czyli śmierć z przepracowania. Ekstremalny przykład takiego przepracowania, takiego wypalenia zawodowego, albo nawet niezauważenia tego, że jesteśmy wypaleni zawodowo, ale on wydaje mi się, że jest właściwy dla tamtej kultury i tamtej mentalności. Czy Polakom grożą podobne konsekwencje wypalenia zawodowego? Bo w statystykach widniejemy nadal jako jeden z najciężej pracujących narodów w Europie. Karoshi jest niesamowicie ciekawym zjawiskiem i tak naprawdę bardzo złożonym. Tamta kultura jest nastawiona na współpracę, na kreowanie czegoś mocnego wspólnie, razem. Czytałem o tym, że nawet dobrze jest mieć jedną osobę w rodzinie przepracowaną, która umarła z tego powodu, jest to jakby chlubą dla rodziny, czyli jest tam w mojej ocenie bardzo niezdrowy kult pracy. Czy Polakom to grozi? Myślę, że po części tak, ponieważ jesteśmy bardzo ambitni, mamy w swojej historii różne nieciekawe zdarzenia, które tam też wpłynęły na naszą mentalność. Dodatkowo wydaje mi się, że jesteśmy taką młodą demokracją, która jest na dorobku i troszkę się zachłysnęliśmy jakby tym wolnym rynkiem, kapitalizmem, być może też pieniędzmi, aczkolwiek to już jest sporna kwestia, czy Polacy dobrze zarabiają, czy nie, długi temat. Każdy chce przed sobą, przed innymi, a to już jest trochę niezdrowe, udowodnić, na co go stać, zaczynamy się ścigać i robi się czasami po prostu niezdrowo. Robi się niezdrowo, ale karoshi, mam nadzieję, nie będzie wielkim problemem w naszym kraju. Chciałbym teraz zapytać o to, jak sobie poradzić z wypaleniem zawodowym, jeśli ktoś już je u nas zdiagnozuje albo zdiagnozuje część objawów wypalenia zawodowego. Jeśli ktoś u nas diagnozuje wypalenie zawodowe, najlepiej uda się do specjalisty. Mam tu na myśli psychologa, psychiatrę, psychoterapeutę, aby on pomógł nam zdiagnozować, jakby w którym, że tak powiem, stadiu jesteśmy, czy potrzebujemy farmakoterapii, czy wystarczy sama psychoterapia. Myślę, że najważniejsze, tak jak już wspominałem, zarządzanie stresem, czyli work-life balance, a dokładnie mówiąc work-life mix, czyli dzielenie swojego życia na obowiązki zawodowe, ale też posiadania innego obszaru, który nam daje odetchnąć. Niech to będzie rodzina, pasja, a najlepiej wszystko razem. Myślę, że właśnie umiejętność mentalnego odcięcia się od pracy pozwala nam na zregenerowanie sił. No dodatkowo trzeba jeszcze też powiedzieć o sporcie, który metabolizuje kortyzol. Jeśli kortyzol nam zalega, nie jesteśmy w stanie być zdrowi ani psychicznie, ani fizycznie, więc najpierw, tak jak właśnie Eichelberger wspomina ze WPS-u, bardzo ciekawe ma wykłady, można zobaczyć
na YouTubie. Najpierw rozładujmy stres, a później się zrelaksujmy. I to nam da jakby taką podstawę higieny psychicznej, gdzie później możemy rozpocząć dalszą jakby pracę już nad konkretnymi na przykład przekonaniami i tak dalej. A jak pracować, żeby nie dopuścić do wypalenia zawodowego? Na przykład bardzo dużo mówi się o tym, że powinniśmy co 5 lat zmieniać pracę. Czy to rzeczywiście może mieć wpływ? Nie chciałbym ja osobiście co 5 lat zmieniać pracy, chcę zostać w tym zawodzie jak najdłużej. Myślę, że to, co najczęściej nas wypala, to zbyt wygórowane ambicje, być może nasze, być może otoczenia. Może szefa. Dokładnie. I jakby, no to jest właśnie kolejny jakby problem, że często w korporacjach są liczby, słupki, które nie kłamią i ta presja na ludzi jest bardzo dużo nakładana. Często handlowcy i nie tylko skarżą mi się, że okej, wiesz, ja mogę się zdystansować do jakiegoś problemu, ale szef mnie goni z liczbami, jego to nie interesuje, co do końca robię, ma to działać. I tu się właśnie pojawia problem, że niestety ta presja jest duża i często ciężko mentalnie się odciąć od problemu i powiedzieć sobie, tak jak ja sobie na przykład mówię, że ja się rozliczam z tego, że pracuję, że działam, że nie leżę w łóżku, a to, czy to przyniesie efekt, czy nie, to już jest druga jakby sprawa, ale to jest właśnie ten przywilej ludzi, którzy mają jakby własną działalność, że od nich zależy, czy sobie nałożą taką czy inną presję, tak naprawdę zależy też od dnia, jaką mam jakby energię i tak dalej. Jeśli pracuję w korporacji, jest to dużo trudniejsze i wtedy naprawdę trzeba wiedzieć, jak zarządzać swoimi emocjami, myślami i zachowaniem, aby ta presja, która jest nakładana przez przełożonych, jakby nas nie zniszczyła, a jednocześnie zmotywowała. Myślę, że słowo klucz to będzie dystans. Aczkolwiek trzeba to wypracować, to nie jest takie proste. Wspomniał pan o przedstawicielach handlowych, którzy borykają się z tego typu problemami. Mhm. Najbardziej narażone na wypalenie są grupy zawodowe. Takie troszkę wcześniej już wspomniałem, muszą zarządzać swoimi emocjami, mówiąc w dużym skrócie, tłumić emocje negatywne, powodować emocje pozytywne. I teraz jakby ekspresja ich mimiczna ma być pozytywna, czyli uśmiech. I możemy się chwilę na przykład jakby zatrzymać na uśmiechu, bo to jest bardzo istotny temat. Jeśli uśmiech jest szczery, to jest zdrowy, jeśli jest udawany, jest bardzo niezdrowy. Wracając do Japonii, w tokijskim metrze aktualnie właśnie jest wprowadzony system, który za pomocą kamer, i to jest ciekawe, ocenia, na ile uśmiech pracowników metra jest szczery, a na ile nie. Jest to oceniane na skali od 1 do 100 i pracownik w ciągu dnia dostaje informację, na przykład popraw swój uśmiech. W portfelu czy w kieszeni ma zdjęcie swojego idealnego uśmiechu i on ma jakby cały czas do niego dążyć. Ja staram się robić tak na terapii, że często prowokuje sytuacje zabawne, śmieje się z siebie, śmieje się czasami z sytuacji, śmieje się po prostu z życia, bo jest, kiedyś mój kolega fajnie powiedział, że jak nie złapiemy dystansu, to wszyscy zwariujemy i myślę, że w tym jest dużo racji, czyli prowokować sytuacje realnie, które budzą we mnie uśmiech, widzieć w człowieku człowieka, wtedy mamy większą szansę nie wypalić się, niż w momencie, gdy jesteśmy cały dzień pochmurni, a później przychodzimy i udajemy uśmiech, który wymaga bardzo dużej jak gdyby wydatków energetycznych i to nas właśnie między innymi wypala. Ten przykład japoński wydaje się być absurdalny wręcz. Absurdalny, ale właśnie to jest to. Azjaci mają to do siebie, że są bardzo precyzyjni, powiedziałbym matematyczni. Oni są w stanie jakby rozłożyć wszystko na liczby. Dokładnie doszliśmy do momentu, że zaczynamy żyć w skrajnie, w sztucznym środowisku. W Polsce jeszcze nie jest tak bardzo źle, aczkolwiek im większy rozwój, niestety technologia i tak dalej, tym bardziej żyjemy w sztucznym jakby środowisku i to jest właśnie najciekawsze, że to generuje u nas największe koszty, czyli tłumienie negatywnych emocji wymaga ogromnych nakładów energetycznych, tak samo jak generowanie sztucznego uśmiechu. To nas właśnie głównie wypala. Zarządzanie emocjami i udawanie emocji to zdaniem psychologa naszego dzisiejszego gościa największy problem i najłatwiejsza droga do wypalenia zawodowego i o tym dzisiaj rozmawialiśmy, a przypominam, że moim i Państwa gościem i naszym dzisiejszym ekspertem był Adrian Szafrański, psycholog biznesu i psychoterapeuta. Bardzo dziękuję Panu za Pański czas i za rozmowę. Bardzo dziękuję. Państwu dziękuję za uwagę. Jacek Kloc, życzę udanego dnia i do usłyszenia za tydzień o tej samej porze. W drodze do zdrowia. Nie wiesz, gdzie się leczyć? Jakie kupić leki? Do jakiego lekarza się udać? Choroba sprawia, że zwalniasz? W drodze do zdrowia to przystępny informator zdrowotny dla każdego pacjenta.
Pamiętaj, pacjent.